Cześć, Bartek Falkowski, a to jest kolejny odcinek Q&A z RAF Radical. Odpowiadam na Wasze pytania dotyczące biegania, treningu. Dla jednej z osób będzie zestaw ubrań od RAF Radical, więc zostańcie ze mną do końca. Pytania zadawaliście mi pod postem na Instagramie i na Facebooku oraz pod poprzednim Q&A na YouTubie RAF Radical. Zaczniemy od pytania z Facebooka. Łukasz Godlewski. Kroplówki dla biegaczy, czy znasz temat? To pytanie zostało zedytowane. Słuchajcie, kroplówki, nieważne czy tam są witaminki, czy sobie lejecie witaminę C, czy sól fizjologiczną, wszelkie iniekcje powyżej 100 ml na 12 godzin to metoda zabroniona przez Światową Agencję Antydopingową, więc jeżeli chodzicie sobie na kroplówki, to niestety dopingujecie się i jest to nie fair, jest to oszustwo, jest to okradanie też innych. Nawet jak zajmujecie, nie wiem, dalsze miejsca, no to okradacie kogoś, bo ktoś jest za wami. Dla niektórych to się liczy. Wy pewnie też, jeżeli ktokolwiek z was bierze, stosuje kroplówki, no to też robi to po to, żeby być lepszym. Więc dla was też to się liczy. Jest to oszukiwanie. Znam sporo osób ze świata, no może sporo nie, ale znam osoby ze świata biegowego, które tę metodę stosują bądź stosowały. Moglibyście się zdziwić, kto to jest, i nie sądzę, żeby to było przez nieświadomość. No niestety jest to oszukiwanie. Szkoda, że jest to tak trudne do wykrycia, bo tak naprawdę wlewów nie da się wykryć inaczej niż jak ktoś się przyzna albo po prostu wpadnie na zdjęciu, tak jak wielu sportowców już wpadało, że sobie robiło zdjęcia, bo sponsor organizował takie imprezy wlewowe. Także wlewy witaminowe, kroplówki, to jest doping. Nie stosuję i to jest po prostu moje zdanie. I kolejne pytanie też od Łukasza Godlewskiego. Co na noc? Odciążający układ nerwowy, magnez, melatonina, olejki CBD. Po pierwsze, odstawienie telefonu, odstawienie komputera, odstawienie telewizji przed snem, wyciszenie się z książką, wygodny materac, przewietrzony pokój. To jest pierwsze, co przed snem, wyluzowanie. Nie branie sobie jakiejś pracy na noc, rozmyślanie o niej, to najbardziej odciąża. Ja stosuję czy to Sleepera, to jest taki preparat od Treka i tam jest melatonina i magnez. One wyciszają, pozwalają głębiej zasnąć. Stosuję ashwagandę, można się napić herbatki na jakiejś melatoninie i lawendzie. Na melisie, przepraszam, i lawendzie. Można również wypić piwko bezalkoholowe, bo chmiel ma również działanie takie wyciszające. Naprawdę tych metod jest całkiem sporo. Także no, u mnie ostatnio prym wiedzie ashwaganda i melatonina. Także sen jest bardzo, bardzo ważny i to on jest po pierwsze legalny, a po drugie da pewnie więcej niż jakieś tam wlewy witaminowe i tak dalej. Łukasz Oskierko. Oskier, rozbieganie czy wybieganie? Co wybrać na niedzielny long? To wiadomo, jeżeli biegamy w lewo, to rozbieganie, a jak w prawo, to wybieganie, a tak na serio, nomenklatura biegowa czasem jest dosyć skomplikowana i jedną rzecz nazywa się na różne sposoby. Rozbieganie, wybieganie to praktycznie i tak naprawdę jest to samo. Więc jak kto był przyzwyczajony, to tak sobie może mówić. Rafał Godlewski. Ja mam pytanie dotyczące nadciśnienia, a biegania. Czy można biegać na dużej intensywności progowo, czy raczej powinno się to ograniczyć do biegania na niskiej intensywności, ale na przykład dłuższe wybiegania 15-20 km? Tutaj, mimo że staram się odpowiadać na wszystkie pytania, tak jak ja uważam i zgodnie z moją wiedzą, doświadczeniem i opinią, to tutaj nie odpowiem na to, bo pamiętajcie, że
jeżeli macie jakiekolwiek problemy ze zdrowiem, ja od razu pisałem do Rafała, czy to nie daj Boże jego dotyczy, ale na szczęście nie. Jeżeli macie problemy ze zdrowiem, przewlekłe, ostre, czyli jeżeli macie nadciśnienie, to nie słuchajcie mnie i nie słuchajcie ludzi z YouTube'a. Posłuchajcie dobrego lekarza sportowego, przebadajcie się i on powinien wam dać odpowiedź, co możecie, a czego nie możecie, i powinniście to stale monitorować, co możecie robić. Nie słuchajcie porad z YouTube'a, jeżeli chodzi o wasze zdrowie. Posłuchajcie mądrych ludzi na wizytach, specjalistów. Ja nie jestem specjalistą od nadciśnienia, więc mnie nie słuchajcie. Marcin Wach. Od Marcina jest dużo pytań. Pierwsze pytanie odnośnie mieszania dni treningowych w tygodniu. Nie ma znaczenia, czy lepiej trzymać się stałego harmonogramu? Nie ma znaczenia tak naprawdę. Czasem jest to kwestia wygody. Natomiast to nie jest tak, że tydzień jest sztucznym tworem, że on ma 7 dni. Więc to nie jest tak, że co 7 dni trzeba coś powtórzyć, żeby najlepiej zadziałało. Także można mieszać. Wszystko po prostu musi być ułożone z głową i zgodnie z tym, do czego się przygotowujemy, ale to nie jest tak, że co 7 dni trzeba coś powtórzyć. Mikrocykle mogą być krótsze, 5-dniowe, mogą być dłuższe, 10-14-dniowe, nawet u starszych biegaczy. Także nie ma kompletnie to znaczenia. I kolejne, może głupie, nie ma głupich pytań. Rytmy, czy są to odcinki 100, 200, 300 metrowe, a od 400 są już interwały? Czy przez rytmy uważa się odcinki na dużo większych prędkościach niż startowe? No właśnie, słuchajcie, w sporcie, w bieganiu, ale ogólnie, ale w bieganiu są tylko dwie metody. Ciągła i powtórzeniowa. Nie ma innych głównych grup. I powtórzeniowej, ta powtórzeniowa dzieli się na wiele różnych. I tak naprawdę interwały, rytmy, zabawy biegowe, przebieżki, odcinki, to wszystko można biegać bardzo różnie. To jest cały czas jedna metoda, kształtująca różne cechy i wyglądająca troszkę inaczej w każdym przypadku. Natomiast duży problem zrobił Daniels ze swoją książką, bo on tam opisał, że interwały to to i to. I wiele osób myśli, że 5 razy kilometr to jest jedyny interwał, jaki może być, czy tam 4 razy 1200, że interwał tylko na VO2 max. Nie no, interwał to ogólnie jest trening powtórzeniowy do niepełnego wypoczynku. Więc tak, rytmy według mnie, ja to tak stosuję i stosuje to tak wiele osób, to są krótkie odcinki, biegane ładnym, długim, szybkim krokiem, natomiast nie skupiamy się tam na jakimś konkretnym tempie. Ja jak biegam rytmy, kompletnie nie patrzę na zegarek, on odlicza kolejne odcinki, odlicza przerwy, ale nie kontroluję, ile ja biegnę, ma być szybko, luźno, z dobrą techniką. Natomiast jak już biegam interwały, to ten trening ma na celu już utrzymanie jakiegoś tempa i ono może być powyżej startowego, poniżej startowego, może być w tempie startowym ten interwał, zależy wszystko, jakie to jest, co w ogóle rozumiemy przez tempo startowe, bo każde tempo jest jakimś tam tempem startowym dla nas, ale no na interwałach tam już jest bardziej taka sztywna forma, że trzymamy się takiego i takiego tempa i takiej intensywności, natomiast na rytmach raczej skupiamy się na tym, żeby było po prostu szybko, a czy to będzie 10 sekund na kilometrze w tą czy w tamtą, to też zależy od tego, gdzie biegamy, po jakim podłożu, czy biegniemy akurat pod wiatr, pod górę i tak dalej. Więc to jest taka różnica, którą ja tak to rozumiem i większość osób też tak to odbiera, jeżeli, nie wiem, rozpisuje wam plany. Jeżeli ktoś tworzy plany i to tak rozpisuje, to na ogół w taką formę to ubiera. I ostatnie, a nie, jeszcze dwa pytanka od Marcina. Trening przy wysokich temperaturach, ma to sens, jeżeli zawody będą odbywać się w porze letniej? Mam na myśli tu dystans do półmaratonu włącznie. Czy lepiej nie obciążać tak organizmu i trenować w godzinach porannych? Oczywiście, że ma sens. Unikanie biegania w trudnych, ciepłych warunkach to jest jeden z największych błędów biegania latem. Oczywiście nie można na pały wyjść
w południe nieprzygotowanym i biegać coś ciężkiego. Natomiast jeżeli mamy start latem, musimy się do tego zaadaptować. Stopniowo wprowadzamy odcinki i podnosimy intensywność biegania w trudnych, ciepłych warunkach. No, pogoda na ogół też pomaga, no bo nie jest tak, że jest zima i nagle 30 stopni, tylko stopniowo ta temperatura rośnie, więc nie unikajmy biegania w upale, jeżeli mamy start latem. I słuchajcie, nie unikajmy biegania w upale, jeżeli mamy start jesienią. Badania udowadniają, że bieganie w wysokich temperaturach działa podobnie jak hipoksja. Poprawiają się nasze parametry krwi, no bo organizm dąży do tego, żeby jak najlepiej sobie radzić z wysiłkiem. Jeżeli temperatura spada, to ten efekt jeszcze się utrzymuje przez kilka tygodni po takim bieganiu w upale, więc biegając w upale możemy się lepiej przygotować do biegania w niższych temperaturach jesienią, więc trenujmy w upale, oczywiście z głową, nawadniajmy się, stosujmy płyny izotoniczne, możemy się polewać wodą, możemy powinniśmy adaptować się stopniowo do takiego treningu, ale no, bieganie o 5 rano, bo jest chłodniej, no to spoko, jest przyjemniej, ale no nie wiem, czy w treningu wyczynowym, jeżeli interesuje nas wynik, nie chodzi o to, żeby było zawsze przyjemnie, tylko żeby było efektywnie. I znam masę osób, którzy gadają, że upał ich zabija zawsze. Oczywiście na każdego upał wpływa, czy to na zawodnika z Polski, amatora czy wyczynowca, czy na wyczynowca z Afryki, na nich też wpływa upał. Natomiast no, są osoby, które sobie radzą z tym lepiej i gorzej, i te, które sobie radzą lepiej, będą po prostu lepiej startowały i latem, i jesienią. Więc spróbujmy potrenować w upale, to się na pewno opłaci. Ostatnie od Marcina. Trening tempowy na trasie półmaratonu. Jeśli mamy taką możliwość, drogi są mało uczęszczane, jest możliwość supportu, czy warto? Dodam, że jest to półmaraton z kilkoma przewyższeniami Świdnicki. Czy lepiej wykonać trening tempowy na płaskiej trasie? To zależy, więc można pobiec treningowo na pagórkowatej trasie. Pamiętajmy z tym supportem, że on jest niedozwolony. Jeżdżenie rowerem po trasie zawodów, obok, podawanie picia, żeli z roweru jest łamaniem przepisów. To tak na marginesie. Można pobiec półmaraton Świdnicki w ramach treningu na pagórkowatej trasie. Trzeba mieć tylko, ja nie znam tego półmaratonu. Trzeba mieć po prostu też w tyle głowy, że no to jest trening. Nie szykujemy formy na ten półmaraton, tylko na docelowy start, więc trzeba wziąć poprawkę w planowanym wyniku, w zakładanym tempie i tak dalej. Ale no, trening w warunkach startowych dobrze jest odbyć, no bo to też pozwala nam troszkę ogarnąć taką atmosferę zawodów, jak to tam się zawsze wszystko dzieje i jak to poukładać później na tym docelowym starcie, czujemy się po prostu bardziej pewni. Tomek Popławski, czy wiesz może jak połączyć trening biegowy z rowerowym? Mam na myśli budowanie objętości, zastępując drugi biegowy trening rowerem. Biegacze stosują, szczególnie w takiej fazie wstępnej, trening na rowerze. Ostatnio pisałem o Almgrenie, Szwedzie, który na rowerze wychodził z kontuzji. On nawet podwójnego thresholda robił na rowerze. Na bieganie.pl znajdziecie mój artykuł dotyczący właśnie tego zagadnienia. Tam pytałem m.in. Adama Głogowskiego, jak on to robi, byłego triatlonistę. Także tam wszelkie informacje na bieganie.pl znajdziecie. Jak stosować trening rowerowy w bieganiu, ale da się. Ja tego nie stosuję, wolę biegać. Czasem na Orbitreku w takim okresie wstępnym sezonu kręciłem, ale jeżeli ktoś lubi jazdy na rowerze, to czemu nie? Ja wolę biegać, szczerze powiedziawszy. I drugie pytanie od Tomka. Jakie są pożądane wartości parametrów krwi dla biegacza? I tu też nie chciałbym się wymądrzać. Są oczywiście te standardy jakieś ogólne dla biegacza, natomiast to wszystko jest bardzo, bardzo mocno powiązane. To też zależy od okresu treningowego, to też zależy od tego, jaką mamy pogodę, bo na przykład latem
to szczerze powiedziawszy, lepiej mieć troszkę rzadszą i słabszą krew, bo jak ktoś ma naładowaną czerwonymi krwinkami, to ta krew jest trochę jak kisiel, nie? Jest ciężej sercu pompować taką krew, więc to naprawdę bardzo mocno zależy i tutaj też raczej bym odsyłał, oczywiście robienie badań jest bardzo ważne, ale odsyłał z wynikami do doświadczonego lekarza sportowego, który ogarnia, czym jest bieganie, a nie na zasadzie, o panie, tyle nie biegaj, bo się zmęczysz. Więc jeżeli chodzi o parametry krwi, to serio, również tak jak w przypadku nadciśnienia, odsyłam do lekarza. I pytania z YouTube'a, które pojawiły się pod poprzednim filmem. Sebastian Fudali, 3880. Sebastian ma dużo pytań. Pierwszy, termin mojego pierwszego półmaratonu zmienił się z 20 kwietnia na 1 maja. To prawie 10 dni. Co powinienem robić podczas tych dni? Mam teraz trening rozpisany na ten termin. Jestem po najbardziej objętościowym weekendzie, a teraz powoli schodzę z objętości z tego, co widzę w rozpisce. No jeżeli nam się przesuwa o 10 dni, niestety przez wybory zostało to trochę późno ogłoszone. Natomiast no, ja bym po prostu powtórzył jeden tydzień i wtedy nie powinno być problemu. Jeden tydzień powtarzam, może nie ten najcięższy, któryś poprzedni, robię ten najcięższy bliżej tego startu, czyli 1 maja, chociaż to już trochę późno, ale to będzie rada na przyszłość. I drugie, jak przejść z treningu półmaratońskiego do maratońskiego już po zawodach? Czy można to jakoś mądrze zrobić? Ile czasu potrzebuję wtedy do maratonu? Naturalnie chodzi o przebiegnięcie w moim tempie. Półmaraton będzie na 2 godziny i 5-10 minut. Jeżeli wykonało się takich kilkanaście tygodni BPS-u do półmaratonu, to żeby pobiec całkiem solidnie, no na takim poziomie maraton, no to wydaje mi się, że to jest kwestia półtora miesiąca, dwóch miesięcy. Można zrobić jakiś tam tydzień luzu po starcie docelowym w półmaratonie i później sobie wejść już w trening maratoński. To też wszystko zależy od tego, jak się trenowało do tego półmaratonu, ale uwzględniając jeden luźny tydzień po półmaratonie, stosując półtora, dwa miesiące do maratonu, spokojnie można zrobić dwa, trzy dłuższe wybiegania i być gotowym na maraton. Szczególnie, że no, bieganie w tempie trochę ponad 2 godzin na połówce, to i tak tam pewnie musiałeś sporo długich takich czasowych wybiegań zrobić, więc to i tak będzie maraton raczej w tempie twojego rozbiegania zwykłego, więc nie trzeba tam jakichś specjalnych jednostek. Zupełnie inaczej to ma się przy trochę szybszych biegaczach, którzy raczej trenują, powiedzmy, na wynik w okolicach 3 godzin w pół w maratonie. Wtedy oni muszą się przestawić trochę i wykonać te kilka takich długich treningów mocnych. Ty, no, biegając tak w półmaratonie, będziesz raczej w maratonie celował w takie tempo swojego spokojnego wybiegania. Takich treningów już masz całą masę. Trzymam kciuki, żeby się wszystko udało. Co sądzisz o skarpetach kompresyjnych? Używasz tak? Nie. Dlaczego? Kiedyś biegałem w opaskach kompresyjnych z tego względu, że miałem bardzo dużą łydkę po graniu w piłkę ręczną i ona się strasznie telepała na treningu i miałem problemy z achillesami. Później przestałem kompletnie biegać w kompresji. Teraz stosuję ją rzadko po bardzo ciężkich treningach, żeby noga odpoczęła, albo przy dłuższej podróży, jak jechałem teraz na półmaraton do Berlina, to w opaskach kompresyjnych na uda i na łydki, a skarpety pełne byłyby jeszcze lepsze, więc obecnie tylko w formie regeneracji. Tomek Chudzicki, 3228. Witam, gratuluję nowego PB w Poznaniu. I od razu pytania odnośnie tego biegu. Czy to, co zaplanował trener na ten bieg, zostało spełnione, czy wyszło dużo lepiej? Piotrek przed, nie wiem, chyba 2-3 dni przed biegiem, może trochę więcej, no z 5 dni przed biegiem,
powiedział mi, żebyśmy biegli to na wynik w okolicach 30-40-30-30. No jak wiemy, wyszło trochę szybciej, 30-22. Natomiast no, tam były strasznie znaczniki źle ustawione. Ja trzymałem po prostu Łukasza Nowaka, bo to też było z Piotrkiem ustalone, że żebyśmy biegli razem i tak naprawdę do końca nie wiedziałem, jakim tempem biegniemy i trzymałem się Łukasza. Natomiast na 8 sekund to żadna różnica tak naprawdę. Piotrek mi mówił, żebym biegł 3,5, 3,4, 3,3, a wiadomo, że ostatnie tam 2 km biegnie się już ile tylko sił w nogach. Także tak, no spełniliśmy z Piotrkiem w Poznaniu to, co sobie wcześniej założyliśmy. 2. Trenerów internetowych mamy wielu. Czy uważasz, że współpraca z trenerem, który może być w ogóle być może nas nie zobaczy, ma jakiś większy sens, skoro nie pozna naszej techniki i zobaczy zmęczenie podczas różnych akcentów czy zwykłego wybiegania? Zapewne inaczej będzie to wyglądało dla zawodnika poniżej 35 minut na dych, a inaczej dla totalnego amatora. Tak, to zależy bardzo od tego, z jakim typem zawodnika mamy do czynienia, chociaż nie rozróżniałbym tu tego bardziej na tempo, a na świadomość tego zawodnika i na jego doświadczenie. Ja wybrałem Piotra do tego, że Piotrek mnie zna i mieszkamy blisko siebie i wiele, no pewnie tysiące kilometrów razem zrobiliśmy. Dlatego wybrałem między innymi Piotrka, poza już zaufaniem w 100% do niego. Natomiast sam prowadzę kilku zawodników. Jest na przykład Patryk, który specjalnie przyjechał do mnie do Warszawy ze Śląska, żebym go zobaczył, jak biega. Więc dobrze by było, żeby trener nie musi być w przypadku takiego totalnego amatora kontaktu bardzo regularnego, ale żeby trener widział tego zawodnika chociaż raz, żeby wiedział, jak ten człowiek biega, ale co jakiś czas, jak się trener spotka z zawodnikiem na jakimś treningu i zobaczy, jak on reaguje, to jest naprawdę bardzo duża wartość dodana, chociaż znam zawodników, którzy świetnie sobie radzą z trenerem na odległość, po prostu dużo rozmawiają, dobrze opisują swój trening. I to jest również baza do rozpisania planów. Ja w tym momencie, mając już łącznie z projektem Run Radical Pro 12 biegaczy, tak naprawdę tylko z jednym nie widziałem się na treningu, z Arturem, z którym zaczęliśmy współpracę dosłownie 2 miesiące temu. A tak, no wiem, jak ludzie biegają, nawet ten Patryk ze Śląska, jak go widziałem za pierwszym razem, no to wiem, jak to wygląda. Ale tak, no trener na pewno na treningu to jest ogromna wartość dodana. Jeżeli ktoś sobie może na to pozwolić, to jest najlepsze rozwiązanie. Czy piłka halowa, bieganie, czy można łączyć grając raz w tygodniu? Jaki akcent ewentualnie halówka może nam zastąpić, grając z 1,5 godziny na wysokich obrotach? Ja taką halówkę bym widział na zasadzie treningu zabawy biegowej, długiej zabawy biegowej, bo jest to długi wysiłek, jest to wysiłek o charakterze tlenowym, ale intensywny, gdzie jest zmienność tempa. Więc ja bym to stosował jako akcent, takiej dosyć mocny akcent, szczególnie, że mamy jeszcze zmianę kierunku, więc pracuje też całe ciało, dlatego stosujmy raczej taką gierkę jako akcent i pamiętajmy o tym, układając kolejne treningi w tygodniu. Na pewno to nie jest lekki wysiłek, jeżeli gramy na wysokich obrotach, więc nie możemy sobie doładować później takich typowo biegowych treningów mocnych dużo, bo się zabijemy. 4. Czy zdarzały Ci się treningi, na których celowo starałeś się wydłużać krok biegowy, czy też nie powinniśmy tego robić i biegać naturalnie? Na przebieżkach, na rytmach, które często, bardzo często, ja nawet liczyłem, ile set razy robiłem rytmy w przygotowaniach do tej dyszki ostatniej w Poznaniu i do Berlina. Więc ja bardzo dużo przebieżek biegam, typu 14 km rozbiegania, w tym 10 razy 20 na 40. To jest
bardzo, bardzo dużo tego. I na takich treningach staram się biegać długim, obszernym krokiem, zwracając uwagę na technikę, i zauważyłem, nie tylko ja, że ta technika się poprawiła. To nie są takie celowane treningi na zasadzie, że teraz skupiamy się na tym i na tym w technice biegowej. Po prostu myślę o tym, żeby krok był długi, dynamiczny, obszerny, żeby nie było hip dropu, czyli bujania miednicą, żeby góra była rozluźniona. Raczej o tym myślę i staram się to wykonywać stopniowo na wysokich prędkościach przy przebieżkach, na rozbieganiu. I to pomaga, oczywiście nie pomoże za pierwszym, drugim, nawet za 10 czy 20 razem, albo iluś tam tygodniach klepania tego, czasem nawet 2-3 razy w tygodniu to pomaga. Przynajmniej w moim przypadku to jest 2-3 razy w tygodniu, bo jednak biegam dosyć dużo. Kolejne pytanie, czy podbiegi dłuższe niż 500 metrów, czy warto, czy to coś da, jak tak, to w jakim okresie treningu i jak dużo trening pod 10 km? Da, natomiast nigdy nie stosowałem. Najdłuższe podbiegi miałem 250 metrów, no bo tak wyszło. Nie mam, znaczy Agricola jest 500 metrowa, ale szczerze powiedziawszy, no wystarczyło mi zawsze bieganie 200-250 metrów podbiegu. Można biegać 500 metrów, pamiętajmy tylko, że wtedy jest to taki... Ja na podbiegach staram się biegać bardzo dynamicznie. Bieganie 500 metrów podbiegu nie będzie zbyt dynamicznym treningiem, a jeżeli będzie bardzo dynamicznym treningiem, to on też będzie bardzo obciążający. Ja podbiegi stosowałem i teraz z Piotrkiem też stosujemy jako trening bardziej pobudzający przed docelowym akcentem. I teraz 5 dni po Berlinie będę miał podbiegi 10 razy 100 metrów, a następnego dnia będę biegał próg i odcinki na stadionie, więc my te podbiegi stosujemy jako podbudzenie, stąd one nie są takie długie, bo jakbym długie podbiegi byłyby na niższej intensywności, więc nie byłyby pobudzające, byłyby bardziej wytrzymałościowe, ale można to wpleść, tylko po prostu trzeba się zastanowić, co ten podbieg, nie wiem, 10 razy 500 ma nam zbudować, on ma nam zbudować wytrzymałość i jaki trening ma on nam zastąpić na płaskim. Nie wiem, jakieś steady może? Przerywane, jakieś odcinki na niższej intensywności przerywane, zamiast biegać 10 razy kilometr w tempie półmaratonu, to powiedz 15 razy 500 metrów podbiegu. Może coś takiego. Natomiast można stosować. Dla wielu osób jest to po prostu utrudnienie, bo ciężko znaleźć w większości Polski 500-metrowy podbieg. Czy wykonywanie 70% treningu w lesie, gdy przygotowujemy się głównie do biegów asfaltowych, to błąd? Ciężko powiedzieć. To też w zależności jaki okres. Jeżeli w okresie takim wstępnym, to myślę, że spoko, można tak biegać. Natomiast im bliżej startu, tym lepiej obiegać raz, że prędkości na asfalcie, żeby wiedzieć, co łatwiej jest biegać na asfalcie niż po lesie, więc łatwiej też nam osiągnąć te prędkości startowe. A dwa, no nasz układ musi być przyzwyczajony do biegania jednak po twardym, a nie po lesie. Więc powiedzmy, mając 15 tygodni przygotowań, pierwsze 5 można naprawdę wszystko w lesie biegać. W kolejnych 5 można stosować te 70 do 30, ale w tych ostatnich 5 to ja bym stosował, no na pewno akcenty już kręcił w warunkach takich asfaltowych i jakieś tam rozbiegania też po asfalcie, a tego lasu to raczej bym mniej niż połowę już robił. Czy jedno roztrenowanie na zimę dla amatora jest wystarczające, czy to sprawa indywidualna? O roztrenowaniu jest na blogu Raf Radical, na stronie Raf Radical, zakładka blog. Tam możecie przeczytać trochę dłuższy materiał o roztrenowaniu. Ogólnie roztrenowanie nie jest czymś, co jest konieczne. To zależy od wielu czynników. Tak samo roztrenowanie może wyglądać różnie. Mogą to być 2 tygodnie, że nic nie robimy. Mogą być to 2 tygodnie, gdzie po prostu wchodzimy w jakieś truchtanko tylko krótkie. Więc to jest bardzo indywidualna kwestia.
I tak, już odpowiadając bardzo dokładnie na pytanie, tak, może być wystarczające jedno roztrenowanie zimą, ale może być też tak, że ono jest kompletnie niepotrzebne, bo ktoś biega i tak mało, albo będzie potrzebne jeszcze jedno roztrenowanie po wiośnie na przykład. Więc to bardzo, bardzo mocno zależy od tego, jak biega amator i jak się czuje. Jeżeli czujemy, że potrzebujemy roztrenowania, to na ogół go potrzebujemy. I nieważne, czy to jest pierwsze, drugie, czy nawet trzecie roztrenowanie w sezonie. Michalina Mang, 4892. Co sądzisz o plastrach na nos u biegaczy? Czy to rzeczywiście pomaga w oddychaniu? Czy się sprawdza na bieganie PR chyba z 2 albo 3 dni przed tym nagraniem? Opublikowałem materiał o bieganiu z plastrami na nos. Tak. Pomaga to w przepływie powietrza nosem. Oczywiście, jak biegniemy mocno, nie oddychamy nosem, natomiast mi to pomaga podczas picia, jedzenia, czy to na zawodach, czy to na treningu, bo po prostu możemy swobodniej się napić, zjeść żel podczas biegu, bo wtedy możemy kilka oddechów wziąć nosem, więc nie tracimy oddechu, nie tracimy rytmu biegu. Również przez nos. Kilka razy, jak odetchniemy przed startem, to się wyluzujemy, bo taki spokojniejszy oddech przez nos przeponowy po prostu wycisza nasz organizm, więc te emocje nam trochę schodzą, jeżeli one są jesteśmy zbyt pobudzeni. W trakcie biegu też możemy z 2-3 razy wziąć głębszy wdech nosem, jeżeli oczywiście to nie jest, nie wiem, piłowanie na tysiaka czy na 1500. I wtedy trochę nas to uspokoi. To nic nie waży, na pewno nie przeszkadza, a jeżeli może pomóc chociaż o pół sekundy, to czemu nie stosować? Bartek Szymański, pytanie na następne Q&A. Dlaczego tak doświadczony nauczyciel dopiero ze stopniem początkującym tam się stopnie zmieniały? Słuchajcie, ja to już odpowiadałem, ale no, Bartek może nie przegapił. Nie podszedłem do egzaminu na wyższy stopień, bo tylko jeden stopień awansu uzyskałem, na kolejny nie podszedłem, bo nie wiedziałem kiedy, bo w szkole jest tak, że egzamin może być lipiec, sierpień, ale ci nie powiemy kiedy i ty musisz czekać, aż dostaniesz list i za tydzień będziesz na egzaminie. No a ja postanowiłem wyjechać na obóz biegowy. Można było to też przenieść na jesień, ale też nie wiedziałem, czy mi tego nie dadzą, jak będę miał zawody, więc po prostu nie podszedłem do awansu. Jest mi to zbędne i tak naprawdę pewnie powoli będę kończył swoją karierę w szkolnictwie. I jeszcze jedno pytanie od Michaliny. Czy bazowanie w przygotowaniach do pierwszego maratonu na planach treningowych z internetu, na przykład ze strony danego biegu, ma sens? Oczywiście, że ma, bo na ogół to układają ludzie, którzy mają pojęcie o treningu. Pamiętajmy tylko, że taki gotowy plan z internetu, on jest dobry dla ogółu. Jeżeli my się zmieścimy w tym ogóle, to jest super, ale on nie uwzględnia różnych przesunięć, bo nie wiem, bo zachorowaliśmy, bo nas praca przycisnęła i nie mogliśmy wyjść na trening, a to się często zdarza u początkujących, więc to tego nie uwzględnia i wtedy trzeba się zastanowić, co robić, jak ten trening nam wypadł, czy wszystko przesunąć o dzień, ale wtedy jak przesuniemy wszystko o dzień, to nam ten plan się nie zepnie, prawda? No bo on już jest rozpisany na konkretny dzień startu. Także musimy się mocno zastanowić, jak ewentualnie go będziemy modyfikować, ale ogólnie bieganie nawet z ogólnym planem jest lepsze niż totalne wariactwo i bieganie bez ładu i składu i pomysłu. I kolejne pytanie od Bartka Szymańskiego dotyczące mojej edukacji. Na jaki temat pisałeś pracę licencjacką i magisterską na studiach? Coś na temat biegania, czy żeby zaliczyć? Na studiach na WF-ie w Warszawie, jak ja chodziłem, to był egzamin licencjacki, więc nie było pracy licencjackiej. Uważam to za dobry pomysł, bo egzamin sprawdza więcej aspektów moich studiów. Natomiast na magisterce pisałem pracę magisterską z marketingu sportowego, bo chciałem pracować w marketingu, pracuję w sumie i się w tym dobrze odnajduję i czuję. Nie było to nic o bieganiu, tylko o wpływie marketingu poprzez sport na decyzje konsumenckie. Mister
Carefree Chris. Mam jedno nowe pytanie. Na szczęście mnie zawiłem, bo już Chrisowi odpowiadałam w poprzednim Q&A. Jakie akcenty zaproponowałbyś między półmaratonem kontrolnym na 4 tygodnie przed docelowym startem w maratonie? Kolejny weekend po połówce, ostatni mocny long i luzowanie. Jeżeli mamy półmaraton 4 tygodnie przed maratonem, to według mnie to jest super okres, żeby dać mocno ten półmaraton. To trzeba oczywiście go zregenerować 2-3 dni. Tydzień po półmaratonie można dać jeszcze jakiegoś longa, nawet 30. Ja biegałem zawsze tydzień po półmaratonie, biegałem ten słynny akcent Moena 2 razy dziennie z bardzo mocnym bieganiem. Później jeszcze spokojnie można spróbować na 14-15 dni przed maratonem pobiec jakiegoś longa narastającego. On może być troszkę skrócony do 20 paru kilometrów, ale spokojnie można jeszcze go dać. Natomiast później już kolejne 2 tygodnie to już stopniowe zmniejszanie objętości, ale pamiętajcie, żebyście nie zmniejszali za bardzo intensywności. W skrócie możecie biegać to co wcześniej, tylko na mniejszych objętościach, żeby szybciej się regenerować, ale nie zwalniajcie za bardzo, bo zamolicie swój organizm. Więc jak biegaliście przez wiele tygodni, nie wiem, 10-12 km ciągłego, to później już przed startem sobie zejdźcie na 8-6, żeby biegać tym samym tempem, ale krócej, będzie to bardziej wypoczynkowe, a nie będzie zamulające. Przemysław Brzoza, temat shin splints, czyli bólu piszczeli. Czy miewasz ten problem? W moim przypadku ograniczam bieganie po twardych nawierzchniach, redukuję plan do 3 biegów tygodniowo i wymieniam buty co 500-600 km i tylko w ten sposób udaje mi się pozbyć bólu, ale w przypadku powrotu do biegania 5-6 treningów tygodniowo ból powraca. Jak sobie z tym można inaczej zaradzić? Unikanie biegania po twardym i co chwila wymiana butów to nie jest kompletnie wyjście. Trzeba wzmocnić swoje mięśnie, trzeba je uelastycznić. Raczej skupiamy się na tym, na naszych mięśniach, aparacie ruchu i na technice biegu, a nie unikaniu biegania. No nie wyjaśnię tutaj, zresztą ja też nie jestem fizjoterapeutą w tym filmie, jakie ćwiczenia trzeba robić, natomiast udanie się do dobrego fizjoterapeuty, a nie dobre jakiego, tylko do dobrego, to jest bardzo ważna sprawa. I praca nad wzmocnieniem mięśni naprawdę potrafi zdziałać cuda. Ja całe szczęście nie mam problemu z... I może na samym początku, jak mało co jeszcze biegałem, to trochę miałem, ale nie mam. I Michalina zadała jeszcze jedno pytanko. Jak się nie załamywać po nieudanym starcie? Czy w takim przypadku powinno się startować rzadziej, czy właśnie częściej i liczyć, że trafi się z formą w któryś ze startów? Pytam jako amatorka, ale z ambicjami i małą pewnością siebie. Słuchajcie, pewności siebie nie można budować poprzez sukcesy. Bo gdybym ja pewność siebie na tym opierał, no to po starcie w Berlinie, gdzie pobiegłem wolniej. Ja wiem, że powiedzmy byłem wyżej niż rok temu w klasyfikacji z gorszym czasem, co oznacza, że warunki były trudne dla wszystkich. Natomiast pewność siebie trzeba budować na swoim doświadczeniu, na zaufaniu do siebie, na tym, że wiemy, że robimy wszystko, żeby było jak najlepiej, na wspieraniu siebie, a nie na sukcesach. Ja mam takie śmieszne zdjęcia z samego finiszu półmaratonu w Berlinie, gdzie się uśmiecham, bo ja wiedziałem, że już czas będzie słaby. Że to nie będzie to, po co przyjechałem do Berlina, że mnie zabiło, no różne elementy mnie zabiły na trasie, ale ja wbiegłem, bo cieszyłem się, że jestem tu znowu, że biegnę w ogromnej imprezie, że masa ludzi klaszcze, że jestem w miarę wysoko w klasyfikacji, że wiem, że jestem w super formie i jestem mocny, a to, że ten bieg nie wyszedł, to no niestety, czasem się tak zdarza. I tak trzeba podchodzić, a nie się załamywać, płakać. Jeżeli chcecie płakać, to płaczcie, ale naprawdę z większą wiarą, z większym takim radością i wdzięcznością za to, że mogło się przetrenować w zdrowiu ileś tygodni, że się zbudowało formę. No niestety, no sport jest taki,
że można być super przygotowanym, ale nie do końca wynik na mecie odzwierciedla to. I to jest normalne w sporcie. I to jest fajne w sporcie, że wyników nie przydziela się przy stoliku, wpisując, dobra, ty jesteś tak przygotowany, to ci damy taki wynik. Bo jakby tak było i jakby wszystko dało się wyliczyć i super forma by zawsze oznaczała super start, to by nie było takiej frajdy. Więc przestańcie się załamywać, przestańcie myśleć, że nie wiadomo co się stało, świat toczy się dalej i wiele przyjemnych rzeczy można z biegania wyciągnąć. Oczywiście wynik jest bardzo ważny dla mnie i po to biegam, natomiast no, zauważam te wiele, wiele rzeczy, które poza nim wyciągam z biegania i ja się cieszyłem z weekendu w Berlinie, mimo że wynik odbiegał od tego, co chciałem osiągnąć. I pora na pytania z Instagrama, czyli ostatnią serię, a tam Kuba Suchorowski. Czy brak progresu w treningu to zawsze nieadekwatny trening i słaba regeneracja? Jakie są według Ciebie największe błędy, które nie przesuwają biegacza do przodu, a wręcz uwsteczniają? Trening i regeneracja raczej zawsze uważam to za jedność i ciężko mówić o jednym bez kontekstu drugiej sprawy. Natomiast no, brak progresu takiego wynikowego, bo ty mówisz o treningowym, ale na pewno chodziło o wyniki na zawodach, może się włączyć z aspektem mentalnym, jeżeli mamy tu wymyślić coś trzeciego. No bo wszelkie odżywianie, zdrowie i tak dalej, no to wchodzi w regenerację. Tak samo pojęcie treningu jest dosyć szerokie. No ciężko mi wyobrazić sobie jakiś inny czynnik, bo ja bardzo, to jest modne słówko, holistycznie traktuję trening i dla mnie treningiem jest też, nie wiem, i dbaniem o regenerację to, że uważam jak siedzę, pamiętam, żeby wstawać co jakiś czas, jeżeli mam jakąś siedzącą pracę i dbanie o całe jakby życie 24-godzinne, które mam każdego dnia, a nie tylko te wycinki, gdzie trenuję albo jestem tuż przed lub tuż po treningu. Największe takie błędy, które uwsteczniają, to na pewno albo zatrzymują poziom, no to jest zły dobór obciążeń, czyli trenujemy na ogół za mocno, ale czasem też trenują zawodnicy za lekko i oni nie wiedzą, że jeszcze mogą przycisnąć, bo dla nich się wydaje, że to już jest tak ciężko. Ale to ciężko jest jeszcze daleko przed nimi, więc zły dobór obciążeń. No i na pewno regeneracja. Człowiek wypoczęty, wyspany, dobrze najedzony, wyluzowany w głowie, może naprawdę dużo bardziej wycisnąć z siebie, dużo więcej na treningu i później na zawodach. Papaj 09. Czy podopieczny może być lepszy od trenera na dobrą współpracę? Wydaje mi się, że jest takie głupie przekonanie, które twierdzi, że jak ktoś z podopiecznych zaczyna kręcić lepsze czasy niż jego trener, to wchodzi w głowę takiego zawodnika stwierdzenie, on już mnie nic więcej nie nauczy, a czasami ktoś może być słabszym biegaczem, a lepszym trenerem. Jak ty uważasz, czy może jednak w ogóle nie zwracać uwagi na wyniki swojego trenera, tylko mu po prostu zaufać? No zdecydowanie. Wyniki świadczą o pewnej wiedzy, o tym, jaką drogę przebył trener, natomiast trener musi mieć inne cechy, jak posiadać duży zasób wiedzy o treningu, duży zasób umiejętności takich interpersonalnych i musi być zaangażowany. A to, ile on biega na dychę w maratonie czy w półmaratonie, jest sprawą drugorzędną, no bo nie trzeba być koniem, żeby być dobrym jockeyem. Więc z trenerami jest tak samo i to, że trener biega wolniej od zawodnika, niekoniecznie jest czymś złym. Nawet nie powinno być czymś złym. Patrzmy na to, jak trener podchodzi do zawodnika, czy jest zaangażowany, czy umie przekazać to, co mamy robić na treningu, no i czy w ogóle jesteśmy w stanie mu zaufać. A to kompletnie nie powinno być oparte na jego wynikach z zawodów, no bo wiecie, no może on zaczął swoją jakby wiedzę zdobywać dużo wcześniej niż jeszcze mógł rozwinąć swoje umiejętności biegowe i raczej się poświęcił temu,
albo miał zupełnie inny tryb życia. Zdaję sobie sprawę, że no, jestem szybszy od Piotrka na dychę czy w półmaratonie. W maratonie też, no, ale Piotrek nie był jakby ukierunkowany na maraton. Ale też zdaję sobie sprawę, że jeżeli Piotrek postawiłby tak jak ja na bieganie i miał takie możliwości regeneracyjne jak ja i sobie to wszystko poustawiał, to podejrzewam, że biegałby jeszcze lepiej niż i tak jego świetny poziom. Także nie patrzcie na wyniki swoich trenerów, patrzcie na to, jakimi są trenerami, a nie zawodnikami. Grzegorz Wawa. Trochę z innej beczki. Słuchałem podcastu Zbieganie.pl i był tam taki wątek poruszony przez Ciebie, że na początku biegowej przygody na dystansie maratońskim zdarzało się przechodzić na marszu. Jak rozwiązałeś problem i z czego wynikał? Wynikał ze słabego przygotowania i rozwiązałem to tak, że po prostu lepiej się przygotowałem. No, ruszałem za mocno albo byłem po prostu byłem nieprzygotowany na dane tempo, więc no, nawet biegnąc 2:44 przeszedłem do marszu. Także no, jeżeli przychodzicie do marszu w trakcie biegu, to znaczy, że jesteście nieprzygotowani na dane tempo. I żeby to rozwiązać, trzeba się po prostu na nie dużo lepiej przygotować. I tyle. To nie ma żadnej... A nie będziemy tu rozmawiać o różnicach w treningu, no bo to by zajęło... I tak ten odcinek jest strasznie długi, a zająłby pewnie godzinę, dwie, trzy i tak byśmy nie wyczerpali całego tematu. Biegam i żyję. Jak prawidłowo wyznaczyć zakresy tętna, tempa, obciążeń treningowych? Jak ty je wyznaczasz? Laboratorium? Polegasz na wyznacznikach z aplikacji, platform biegowych typu Garmin, kalkulatory online czy inne metody? Nie wyznaczam żadnych stref tętna i nie mam pojęcia, co pokazuje Garmin, jakieś tam kolory i tak dalej. Jak ktoś mnie pyta, to mówię, że nie wiem. Spokojny trening ma być spokojny, tempo ma być biegane w danym tempie, typu startowe, to po prostu biegam w tempie startowym albo na początku trochę wolniej i dochodzę do tego tempa startowego. Kompletnie nie polegam na tętnie. Także nie wyznaczam takich stref. Jeżeli chodzi o tempa, no to biegam albo spokojnie, albo biegam w tempie startowym, albo biegam poniżej tempa startowego, albo trochę powyżej tempa startowego. Innych temp nie ma. Kolejne pytanko. Wojtek Szopiński. Czy według Ciebie jest jakiś złoty środek pomiędzy treningami w kontrolowanych warunkach, np. trening na bieżni lekkoatletycznej, do startów ulicznych, możliwość częstszego, łatwiejszego picia niż na zawodach i tym podobne, a warunkach zbliżonych do zawodów? Po Twoich wpisach wydaje mi się, że dość często zwracasz uwagę, żeby trenować w warunkach startowych. Zdaję sobie sprawę, że nie ma prostej odpowiedzi, ale jestem ciekaw Twojego zdania. PS, gdzie maraton jesienią? Jak już było, to przepraszam, ostatnio mam zaległości. Zacznę od tyłu. Maraton jesienią, jest duża szansa, że wrócę do Amsterdamu. Dzień przed tym, jak nagrywałem ten filmik, kupiłem pakiet na Amsterdam z myślą, że one się rozchodzą, bo tam pokazali, że jest 99% wyprzedanych i dobrze, bo chwilę później się okazało, że wszystko już zostało wyprzedane, więc kupiłem pakiet na Amsterdam. Najprawdopodobniej pobiegnę w Amsterdamie, natomiast to jest jeszcze nic pewnego. Wolę stracić te 120 euro albo szukać kogoś na przepisanie, jeżeli będzie opcja startu gdzie indziej i treningowo będzie to pasowało, ale Amsterdam nam raczej z Piotrkiem pasuje, więc pewnie w Amsterdamie, ale do jesieni jeszcze kupa czasu. Za te pytanie, Wojtek, zostajesz nagrodzony zestawem ubrań od Raf Radical, bo uważam, że to jest bardzo ważna kwestia. Biegając do zawodów ulicznych, starajmy się przygotowywać na ulicy. W sensie nie musimy biegać po ulicy, ale w zbliżonych warunkach. Ja szykując się do dychy czy do półmaratonu, wszystko praktycznie biegałem w parku. Odcinki 300, bardzo mocne 300, biegałem w parku na wymierzonych odcinkach. Tempa biegałem w parku, oczywiście na asfalcie, na kostce, nie na szutrowej ścieżce, dlatego że zupełnie inaczej jest biegać, tak jak powiedziałeś, w idealnych warunkach na bieżni lekkoatletycznej, gdzie nawet jak wieje mocno, no to wieje mocno przez 100-150 metrów w twarz, później wieje w plecy.
i się to szybko wyrównuje. A w parku, jak mi mocno wiało na treningach, to potrafiło 600-700 metrów dawać mocno w twarz i to strasznie zajeżdżało. Ale wtedy, jak w Poznaniu wiało, to ja się nie przejmowałem, bo wiedziałem, że jestem przygotowany na to. I tak samo park Szymańskiego, gdzie zresztą ty, Wojtek, też dużo trenujesz, on jest płaski, ale jednak jest troszkę w górę, trochę w dół, trochę jest nierówny chodnik i dzięki temu, jak na zawodach jest trochę w dół, trochę w górę, trochę nierówny chodnik, czasem jest jakiś piach wysypany, jest ostry zakręt, to na zawodach ja się tego nie obawiam. A jakbym kręcił wszystko na zawodach, no to siedzi w głowie, że no na stadionie jest łatwiej. Zawsze jest łatwiej. Ja wiem, że niektórzy powiedzą, że trzeba dużo kółek zrobić, ale to jest tylko trudniejsze dla głowy. I jak przestawicie w głowie, to nie ma znaczenia, czy wy się kręcicie w kółko, czy biegniecie cały czas z punktu A do punktu B. Więc fizjologicznie jest dużo łatwiej na stadionie, może nie dużo. I lepiej przygotować się do biegania na ulicy, biegając po chodnikach, biegając po asfalcie, biegając w trochę trudniejszym terenie, takim terenie, który jakby najbardziej właśnie symuluje warunki startowe, bo wtedy raz, że my wiemy, że te tempa, które trącimy, jesteśmy w stanie utrzymać na ulicy, dwa, nasze ciało jest też przyzwyczajone do twardszego asfaltu, do tego, że biegamy po asfalcie, gdzie może być trochę piachu, gdzie jest zakręt zupełnie inny niż łagodny łuk na stadionie. Trzy, no też jesteśmy przygotowani, no biegając w parku, czasem muszę ominąć psa, ominąć dziecko. Wtedy raz, że my wiemy, że te tempa, które trącimy, jesteśmy w stanie utrzymać na ulicy. Dwa, nasze ciało jest też przyzwyczajone do twardszego asfaltu, do tego, że biegamy po asfalcie, gdzie może być trochę piachu, gdzie jest zakręt zupełnie inny niż łagodny łuk na stadionie. Trzy, no też jesteśmy przygotowani, no biegając w parku, czasem muszę ominąć psa, ominąć dziecko, jest jakaś kałuża wielka, więc jestem też taki przygotowany pod względem, że trenuję trochę reagowanie na różne nieprzewidziane sytuacje, które no nie będę musiał dziecka ani psa omijać na zawodach, no, mam nadzieję nigdy, ale różne rzeczy się dzieją. Ktoś zabiegnie drogę, jest ciasno, tu gdzieś jest piach, jakiś noga trochę ucieknie, więc trenujcie jak najbardziej w warunkach zbliżonych do tych startowych i to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ja w tym sezonie poza Santa Polą, gdzie no część treningów, w sensie treningi tempowe, chyba trzy wykonałem na stadionie, no to tak, to biegałem na ulicę i to naprawdę zaprocentowało. Magrela 1968, suplementacja żelaza przy diecie wege, jak sobie z tym radzisz, czy nie jesz tylko mięsa, czy też innych produktów, na przykład nabiału jajek? Nie jem tylko mięsa. Produkty od zwierzęce jem. Często stosuję zamienniki, natomiast jem normalnie jajka, nabiał i tak dalej. I też moim źródłem białka jest odżywka białkowa, treka taka z mleka, serwatkowe białko, ale stosuję, nie wiem, tofu i takie kotlety warzywne z grochu, z soczewicy i tak dalej. Suplementację też stosuję, natomiast w ostatnim okresie uważałem, bo wolałem nie przesadzić, miałem dosyć słabe wspomnienia z lata, gdzie brałem duże dawki żelaza i laktoferyny, co skutkowało dużymi problemami żołądkowymi, również na starcie docelowym na maratonie w Berlinie. Obecnie jestem przed badaniami krwi i będziemy to raczej już z dietetykiem ustalać dokładny plan suplementacji, no ale niestety żelazo trzeba suplementować. Ja mam taką multivitaminkę, która no, powiedzmy nie jest do końca potrzebna przy moim stylu odżywiania, który jest dosyć pełny, ale w tej multivitamince jest tabletka na wieczór, gdzie również jest trochę żelaza, więc w tej tabletce wieczornej przyjmuję jakąś tam dawkę żelaza. Ale tak, to w ostatnich tygodniach głównie spożywienia suplementowanie tabletką z żelazem zakończyłem jakieś chyba
2 tygodnie przed Poznaniem, czyli to był początek marca. Bruno Leski, czy myślałeś bądź myślisz o jakichś startach na bieżni, na przykład w okresie przygotowawczym do maratonu jako przetarcie szybkościowe? Tak, teraz kwiecień, maj, czerwiec będę startował na bieżni. Pierwszy start pewnie już po publikacji tego wideo w Płocku na 3000 metrów. Będę biegał na pewno milę, piątkę na stadionie, chociaż też piątkę na ulicę, więc chciałbym się mocno przetrzeć, a może nie tyle przetrzeć, co po prostu inaczej potrenować, postartować na innych dystansach, pobiegać szybciej. Mityczny zapas prędkości istnieje i nie ma co do tego wątpliwości. Bruno, to też będzie już po Twoim starcie, ale trzymam kciuki za Mistrzostwa Polski na 10 tysięcy metrów. Tam też był pomysł, żeby biec, ale mam zobowiązania i jestem ambasadorem, biegam z czystą przyjemnością Polady, więc będę w tym czasie w Chorzowie, ale trzymam kciuki, żebyś ty dał w Ustce. Mocno techno, trenowanie samego siebie. Czy jest wtedy ryzyko trenować za lekko bądź za mocno? Wady, zalety. Ryzyko jest i w tą, i w tą. To wszystko zależy od człowieka. Wydaje mi się, że trenowałem czasem za mocno. Z drugiej strony dawałem sobie też czasem więcej luzu, a Piotrek ostatni wolny dzień dał mi na początku grudnia, jak byłem dosyć mocno chory, z gorączką i dychający, a tak non-stop, codziennie bieganie, nawet tuż przed dychą i półmaratonem i za dzień po nie było kompletnie żadnego dnia takiego totalnie bez biegania, więc to jak się sami trenujemy, no to zależy od tego, jakimi jesteśmy ludźmi. Jeżeli mamy tendencję do okręcania niepotrzebnie śruby, no to możemy trenować za mocno. Jeżeli mamy trochę taki, nie wiem, leniwy charakter, chociaż lenistwo to jest słabe słowo w tym kontekście, ale jakieś obawy, to możemy czasem trenować za lekko. Największą zaletą jakby trenowania samemu jest chyba to, że no my najlepiej wiemy, co czujemy przy danym wysiłku. Natomiast wiem, że dobry trener umie to rozpoznać, szczególnie jak już dużo trenujecie razem. Jeżeli ktoś zna zawodnika, no to jest w stanie odczytać, czy on jest zmęczony tak czy tak. Ale no nigdy nie będzie tak, że trener będzie w 100% siedział w głowie zawodnika i wiedział wszystko to, jak on odbiera trening. Just Run It. Kiedy warto poświęcić się weekendowy trening tempowy na rzecz treningowego startu typu botaniczna piątka, czy Grand Prix w Lesie Kabaskim, czy inna impreza, gdzie nie do końca wiadomo, czy jest 4900, czy 5200, a kiedy lepiej zrobić typowy trening pod dystans, do którego trenujemy, na przykład 5-6 razy 1000. Wydaje mi się, że w takim okresie powiedzmy 10 do 4 tygodni przed startem można sobie wystartować w takich zawodach, gdzie teoretycznie jest piątka, ale może być 100-200 metrów w tą czy w tą. Bo to chodzi o to, że no na zawodach jesteśmy w stanie przycisnąć mocniej, nawet na takich zawodach krzakowych trochę, niż na treningu. Poza tym jeszcze atmosfera zawodów, bieg w grupie, warto to poczuć, ale skupiamy się na tym, żeby potrenować dane tempo. Jeżeli szykujemy się do startu na ulicy, no to nie wybierajmy później już bliżej startu jakichś biegów po lesie. Potrenujmy raczej albo sami, albo wybierzmy jakiś start kontrolny, który może mieć, nie wiem, 5-100. Czy 4900, ale niech on będzie na przykład na asfalcie, tak jak start docelowy. I ostatnie pytania. Sławko 86. Jakie akcenty stosowałeś w treningu w okresie świąt wielkanocnych? Czy to była babka pieskowa, czy makowiec, majonez kielecki, czy winiary? Słuchajcie, często jest pytanie, że jak to tak ciężko trenować i to jest takie trudne. Najtrudniejsze to są takie rzeczy typu była Wielkanoc, ja jestem niewierzący, więc to jest po prostu długi weekend, gdzie tradycyjnie je się różne rzeczy, ale ja tego nie obchodziłem kompletnie.
Moim wielkanocnym jedzeniem było to, że jednego w niedzielę i w poniedziałek zjadłem po jednym kawałku takim małym mazurka. I to tyle. Bo ja miałem start za tydzień w Berlinie i nie będę ładował w siebie serniczków, makowców, mazurków, sałatek z majonezem. Tylko dlatego, że o, teraz można, bo wszyscy jedzą, więc jest fajnie. Bo ja mam start i start jest ważniejszy niż takie coś, więc święta siedziałem w domu, spotkaliśmy się z Piotrkiem, z moim trenerem, z jego rodziną i z żoną, z dzieckiem i z moją żoną na spacerze, na pizzy. Pizza też była lekka, margarita popita wodą, bo po prostu trzeba było trenować i mieć dla swojego brzucha litość, a nie żreć jak świnia, bo święta. Więc takie wybory i takie zachowania wpływają bardziej na formę na zawodach niż to, czy ja biegam odcinki na przerwie 60 sekund, 70 czy 63,2 sekundy. Michał Niemczak, który trening według Ciebie jest ważniejszy dla amatora? Skupienie się na bieganiu progu czy bieganie interwałów? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, bo oba, które jest ważniejsze, bo oba są ważne. Zresztą tu jest to, co już i w tym filmie padło i w poprzednich. Daniels zrobił strasznie złą robotę, bo ty mówisz bieganie progu czy bieganie interwałów. Rozumiem, że chodzi o interwał VO2 max. Natomiast metodą interwałową, powtórzeniową na odcinkach można biegać próg. Tu pokazuje, że no Daniels trochę pokrzanił, ale biorąc pod uwagę to, co ty myślisz, to wydaje mi się, że jedno bez drugiego nie istnieje. Na pewno więcej musi być progu niż biegania VO2 max, ale bez VO2 max nie wzbijemy się na swój najwyższy poziom, bez biegania na progu też. Więc jedno i drugie. Nie uważajcie, że coś jest ważniejsze od czegoś innego. Równie ważne jest spokojne bieganie, równie ważne są przebieżki i long runy. Także na wszystko musi być miejsce. Wiesz, niezabiegany, jak oceniasz rolę treningu mentalnego w przygotowaniach do zawodów? Jest kluczowa. Bez mocnej głowy nie ma mocnego biegania. Nieważne, czy pracujecie sami z psychologiem, chociaż ja polecam współpracę ze specjalistą takim prawdziwym, a nie jakimś coachem, czy po wyższych studiach psychologii, marketingu zaocznie gdzieś tam. Głowa no jest czymś, co steruje całym ciałem i nie będziecie w stanie wykrzesać z siebie maksa, jeżeli w głowie będzie coś nie tak i nie będziecie umieli w głowie rozegrać biegu, treningu czy ogólnie swojego życia. Radość z biegania. Jakie interwały lubisz najbardziej? Nie mam pojęcia. Zastanawiałem się nad tym. Kiedyś miałem tak, że jakichś treningów nie lubiłem. Był okres, gdzie nie lubiłem podbiegów, gdzie nie lubiłem zabaw biegowych. Teraz nie mam treningu, którego nie lubię. Mam treningi, które bardziej lubię. Ale ja po prostu idę i robię i się nie zastanawiam, że nie wiem, 10 razy 1200 to jest dużo powtórzeń, albo że 3 razy 4 km to jest strasznie duże powtórzenie, albo że 30 razy 300 to trzeba biegać bardzo szybko i bardzo dużo. Nie, no idę i robię, nie mam swojego ulubionego treningu interwałowego. Funny Runner 88. Co według Ciebie jest kluczową jednostką treningową? Podbieg na 10 km i półmaraton. Tu wrócę do poprzedniego. Nie ma czegoś takiego jak kluczowy trening. Każdy jest ważny. Na pewno szykując się pod dychę i półmaraton, trzeba się obiegać trochę na progu. I trzeba biegać odcinki w tempie startowym, docelowym lub 2-3 sekundy w jedną i w drugą stronę. Do dyszki, no to wiadomo, 1000-2000 metrów, może 3 dla tych trochę wolniejszych. W półmaratonie to też są od 1000 do 4 km, może piątki dla tych też trochę wolniejszych. I ostatnie, Aga, o co biega? Wynik na mecie czy cały proces treningowy? Co jest dla Ciebie ważniejsze? Co bardziej Ci cieszy? Co daje większą frajdę z biegania?
Jedno i drugie jest ważne. Ja uprawiam sport wyczynowy, czyli w mojej nomenklaturze sport, gdzie liczy się wynik. Ja biegam, bo chcę mieć coraz lepsze wyniki. I no, wynik daje no, mega frajdę. No, dobiegłem w Poznaniu z super wynikiem dla mnie. No i byłem szczęśliwy, no mega, no chciało mi się skakać z radości, chociaż byłem strasznie zajechany, ale byłem mega szczęśliwy, ale to dosyć jakby no szybko zeszło, nie? No jeden dzień byłem szczęśliwy w tą niedzielę, co dobiegłem dzień później, ale wiecie, no bieg był i go nie ma, nie? I who cares, jaki ty tam wynik dałeś, bo są kolejne biegi, a jeżeli jest się w procesie treningowym i czuję, że jesteś mocny, Piotrek na jednym z treningów chyba z 3 razy zadał pytanie, jak to jest być tak mocnym? I no, po zastanowieniu, że raz, że to jest miłe, że wiem, że Piotrek by takich kocopołów nie mówił, gdyby to nie było prawdą, w sensie, że tylko sobie powiem o i żeby ci tam podbudować jego, tylko on naprawdę tak uważa. I jak się nad tym zastanowiłem, no to daje kopa na dużo dłuższy czas, że jesteś mocnym. Wstajesz codziennie i sobie myślisz, kurde, ale jestem mocny, bo ostatni tydzień, cykl treningowy był super, przede mną kolejny, jestem mocny, będę mógł zrobić go dobrze, więc to dużo bardziej napędza, ale ciężko powiedzieć, co daje większą frajdę, bo to są dwie różne frajdy, bo to jest tak, jakby powiedzieć, co daje większą frajdę. Pizza czy serniczek? Oczywiście bardzo dobra pizza i bardzo dobry serniczek. No, ciężko wybrać. To są dwie różne frajdy. Z frajdą z wyniku i z frajdą z drogi i z procesu treningowego jest tak samo. Obie są bardzo, bardzo ważne. Trochę inaczej działają i ten proces treningowy na pewno jest taki bardziej trwały. Codziennie napędzający do działania, a wyścig, no wiecie, no nie jestem z tych, co przez miesiąc, dwa czy pół roku przeżywają, o jak super, pobiegłem i słuchajcie o tym, bo będę wam opowiadał. No nie, ja tak nie mam, bo wiem, że są kolejne starty, kolejne, jak chcę być coraz lepszy, a jak się jest mocnym w treningu, to jakoś to tak na mnie dłużej działa. Dzięki wielkie za dzisiaj. Strasznie długi odcinek. Chyba trzeba będzie zrobić jakieś, nie wiem, limity pytań albo coś takiego, ale o tym już przy następnym Q&A. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia, do zobaczenia.